Gotowe. Cześć, tutaj Mikołaj z Biała Komiksy. Zapraszam Was na kolejny odcinek poświęcony składaniu kolekcji Rękawica Nieskończoności. Otrzymałem już kolejną paczkę, zabieram się za składanie, a Wam pokażę, jak to wszystko wyglądało. Zapraszam do oglądania! Tradycyjnie całe show rozpoczniemy od unboxingu. Zobaczmy, co też siedzi w tej kolejnej dużej już paczce. Oto paczka od D'Agostini. Otwieramy. A tam... Uhuhu! Już duże części. Plastik, podstawa. Nie wiem, czy to widzicie. To będzie lepiej lądało już na filmie z składania. Są elementy od rękawicy. Widzę jakieś podstawy. Tutaj żelastwa i plastik. O kurczę. Teraz dwie części już. Będzie taki nadruk. Kolejna część. O, to widzę, że mocno do przodu idziemy i zupełnie w innym kierunku. Myślałem, że na palce jednak będziemy kończyć. Widzę kawałek żelastwa. No, to idziemy z tą częścią. Mocno. Czyli z tą. O. Kolejny jeden element. Mało w sumie takich elementów, ale zobaczymy, co z tego będzie. Tutaj kolejny. No, czyli podstawę idziemy mocno. Czyli na razie palce odkładamy. Po wyglądzie jesteśmy gdzieś tutaj. O, i ta część była. Czyli idziemy bardziej teraz z tym. To będzie wyglądało bardzo fajną. Za jakiś czas. Ok. Przyszliśmy od razu numery. W unboxingu tyle. Za chwilę zaczniecie montaż. Kotek sobie leży. Numer 36. Jest. Czyli centrum, centralna część przedramienia. Żeby tu być bardziej spoko z językiem polskim. Mamy o Thanosie, jak zwykle. Mamy komiksy, które wyszły w Polsce. Dużo rzeczy wyszło w Thanosie. To jest Jeff Lemire. Tak myślałem. Łączymy z poprzednimi częściami. Cyk, cyk, cyk. I mamy. To jest to z tym, co było ostatnio. I jest. No właśnie, tu idziemy z tym. Przed ramieniem samy Star-Lord. O, jego historię mamy też całą w Polsce. Den Abnett. Mamy. Genialne komiksy. Zajrzyjcie na stronę Egmontu lub w księgarni i tam zobaczycie. Czwarta część. Oto widzę, że idziemy jakimś cyklem. Przed ramienia. Uciekłem. Beyond the Cosmos. Co jest poza wszechświatem? Ok, Drax, Defender, Satana. Anihilację mamy w Polsce, ale takich rzeczy nie mamy, nie? Więc no. Szkoda. O, poszli tutaj i nie zrobili tej części. Ciekawe. Beyonder, bardzo ważna postać. Jeden z najlepszych eventów. A, no właśnie, tutaj nie ma pokazanych dlaczego. No ale okej. Okay. Max Zek. A, to jest to jeszcze jeden. Spider-Man. Tak jest, widać, że część znaleziona jest. She-Hulk vs. The Champion. Komiksy, które do nas nie były. No właśnie, to są rany. She-Hulk, może dostaniemy coś więcej po tym, jak się przyjmie. Dobrze ta seria. No i tu łączymy i powstanie taka wielka płyta pewnie. Za chwilę zobaczymy to. Tak, powstało takie coś. A tu z tyłu jest coś, czego nam brakuje. Znakomicie, że połączyć to z całością. Titania. No, She-Hulk. Serial decydowała się, żeby wystąpić. I tyle. Dan Slott from Fan to Legend. Tak, a później ostatni run to w Skepsiu. Taki komentarz, bo było po prostu ok. Znowu przedramię. Powrót Draxa było. To było włączone do któregoś z wydań Anihilacji. Oj, mamy podstawę. No tak, jest kilka części. To nie dostała pewnie stopniowo. Kami, o właśnie. To jest postać, która kiedyś była i w sumie wsiąkła, bo zaraz nie widać jej. Była zaskakującą postacią. No właśnie, włóczyła się z Draxem. To jest z Punisher. What? To poza Polską oczywiście. Gabriel Del Otto. Oh my god. To jest ten pan, co zrobił panoramę po KKM.
Świetna panorama. Jego arty są świetne. Prawda, uwielbiam ten styl. Power Stone, znowu tu jest przed ramię. Dokładnie. Czyli cała afera z pierwszymi strażnikami galaktyki. Si. Ale ciemne te zdjęcia. I podstawa, jeszcze kolejna rzecz. Aha, to już można złożyć nawet. Aha, okej, okay. Czyli mam przechowywać sobie. Tu nam pokazują, co zrobić, jak założyć. Okej, okay, okej, okay, pięknie. To za chwilę zauważymy to. Celestianie. No to są bardzo znane historie. Dokładnie. To jest aktualny run Jasona Rona, który wychodzi w Polsce. Ultimates 2. No niestety nie ma tego w Polsce. Szkoda. Bardzo chciałbym, był tylko pierwszy tom. A nie, to chyba wyszło nawet chyba w tym zeszycie od WKKM, który był. Trzeba było sprawdzić. Thor. Tak sobie wychodzi. Jak wychodzi. Może był, może nie był. Al Ewing. Świetny run. Tajemniczy. Bardzo, bo tu jest wiele niewiadomych i ciekawe, czy następni starzyści rozwiną tę mitologię. Okej, okay. Tyle prezentacji zeszytów i tyle opowiadania o Marvelu. No, nie spodziewałem się tego, że pójdziemy w tym kierunku. No to co? Czas złożyć poszczególne części. Zapraszam Was na krótkie wideo, na którym składam nowe elementy z 5 kolejnych gazetek.
No i jak wam się podobało? Mam nadzieję, że widzicie postęp tej rękawicy. Już niedługo zobaczymy całą podstawę i całe przedramię. Ja już wam dziękuję. Pamiętajcie o subie, jeśli tego nie robicie jeszcze.